Czy zdarzyła Wam się już taka sytuacja na rowerze elektrycznym, że jedziecie sobie spokojnie i nagle spostrzegacie się, że on przestaje Was wspomagać, już nie dodaje gazu. Potem patrzycie na ekran i widzicie coś takiego. 03 info. Błąd czujnika Hala. Co się stało? Przetarł się kabel od silnika. O, nie za fajnie. Dzisiaj obejrzymy, jak to się stało, dlaczego tak się stało i spróbujemy to naprawić. Zostańcie do końca. Dosyć niedawno zmieniłem w konie silnik na MXUSA 3K Turbo, z czego powstał oczywiście też materiał pokazujący możliwości tego silnika, ale nie o tym dzisiaj. Zrobiłem na nim 500 km. Przez te 500 km wszystko działało, było naprawdę ok. Ten kabel był tam ułożony w taki sposób, żeby właśnie się nie przetarł. Zaraz rozbierzemy konę, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, co się stało, jak tego uniknąć i jak to naprawić. Tu jest kabel, on wychodzi właśnie z tego miejsca i został on przecięty przez śruby, które mocują tarczę do silnika. Niestety, żeby odsunąć tarczę od silnika, są zastosowane dwa rzędy podkładek, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego, że właśnie występuje duża sina ścinająca w momencie, kiedy hamujemy, a te śruby, oryginalne śrubki takie do tarcz są dosyć krótkie, więc no one są tutaj trochę zagnieżdżone, natomiast dam Wam przykład. Zbliżenie. Tu jest właśnie frez, więc ona weszłaby głębiej, ale spójrzcie sami, że ona ledwo łapie silnik. Ta jedna śrubka była nie z kompletu, więc była krótsza niż inne, ale poza tym, że te śruby były za krótkie, niestety nie został użyty klej do gwintów. Ani czerwony, ani taki niebieski. Znaczy on został użyty w momencie, kiedy pierwszy raz zakładałem tarczę na ten silnik, ale potem musiałem zdjąć wszystkie śruby, żeby dorzucić jeszcze jedną podkładkę i już za drugim razem klej nie został zaaplikowany na śruby. Bardzo słaby błąd. Wy tego nie róbcie. Zawsze dawajcie klej do gwintów na śruby, którymi mocujecie tarczę do silnika. Ponadto stosujcie takie specjalne podkładki z wycięciem, żeby przewód mógł się lepiej zginać. Mnie gonił czas. To był ostatni dzień w warsztacie w Poznaniu. W nocy to robiłem. To słabe usprawiedliwienie, ale jak zwykle mam nadzieję, że Wy będziecie mogli się nauczyć na moich błędach. Nie popełnijcie tych błędów, zaoszczędzi Wam to kupę czasu i pieniędzy. Poza tym niech rzuci kamieniem ten, któremu nigdy się to nie przytrafiło. Praktycznie każdy konstruktor rowerów elektrycznych miał z tym do czynienia, także taka sytuacja. Ostrzegam po prostu nowych. W jakim stanie jest tutaj właśnie ten kabel. O, nie za fajnie. A więc zdejmujemy tarczę, żeby obejrzeć, jak to wygląda. Kabel wygląda tak. Osoby, które naprawiają takie rzeczy, dobrze wiedzą, że tego nie da się tutaj polutować. Nie ma możliwości, żeby gdzieś tu próbować zrobić jakieś łączenia, luty czy coś w tym stylu. Silnik trzeba rozebrać i mamy dwie opcje. Albo obciąć ten kabel tutaj, przeprowadzić go i lutować tam w środku, albo po prostu kupić nowy kabel, jeśli ten był na wymiar, był odpowiednio przycięty, krótki. No bo zobaczcie, jeśli obetniemy go tutaj, to stracimy jakieś dobre 10 cm, więc trzeba podjąć decyzję.
silnik wyszedł bez większej walki. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby mieć konkretne narzędzie. Raczej odradzam Wam uderzanie ośką o jakąś twardą powierzchnię. To jest dużo bardziej cywilizowany sposób, no i bardziej profesjonalny. Tak więc wygląda wnętrze silnika 3K Turbo. Musimy zdjąć też i drugą stronę. Zobaczcie, jak to jest gruby byk. No i teraz trzeba wygrzebać stary przewód i przełożyć tędy to, co zostało, żeby się przylutować. No tak jak mówiłem na początku, zobaczcie, o ile skrócimy oryginalną długość tego przewodu, więc dobrze się zastanówcie, czy macie odpowiednio duży naddatek, żeby sobie na to pozwolić, bo w większości, w 90% przypadków, no, będzie trzeba jednak wymienić cały kabel. Nie, no powiem Wam, że się namęczyłem nieźle. To nie jest takie proste. I uprzedzając Wasze pytania, nie, nie robię tego za pieniądze. Nie chcę przyjmować silników na taką naprawę. Na dole w opisie podam Wam kontakt do ludzi, którzy zajmują się tym profesjonalnie, zawodowo. Oni pewnie, oglądając ten film, sami będą mieć pewne zastrzeżenia do tego, jak ja to robię. Pewnie mają jakieś swoje sztuczki, triczki. Tak jak mówię, no ja nie jestem w tym jakimś specjalistą. Dzielę się z Wami tylko tym, co wiem. Kilka takich silników udało mi się naprawić, ale nie jest to prosta sprawa. Jeśli nie macie wiedzy i doświadczenia, raczej lepiej by było to zlecić komuś. Ja robię to tylko dlatego, że chciałbym Wam pokazać, z czym to się je i że to nie jest wcale takie proste. Kabelki polutowane. Trzeba to tylko jeszcze pospinać zipami do ramion tutaj. Nalać tutaj właśnie kleju, silikonu po to, żeby kabel nie zaciągał wilgoci i wody do środka. I można składać i testować, czy ta naprawa się powiodła. Silnik umieszczony na konie, kabel przylutowany do sterownika. Ok, wygląda na to, że koniec tej usługi naprawczej. Sprawdźmy w takim razie, czy to się powiodło, czy wszystko działa. Jest. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Ta naprawa nie była taka szybka i prosta. Można było po drodze parę rzeczy popsuć. Tutaj nawet sam sterownik mógł się popsuć poprzez nieodpowiednie zwarcie kabli podczas samej usterki. Także naprawdę bardzo się cieszę, że wszystko gra.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma tutaj zamontowanej na konie ani tarczy, ani zębatek. A to tylko dlatego, że zamontowałem ten silnik do testu, żeby sprawdzić, czy ta naprawa się udała. Cieszę się, że się udała. Natomiast wracam z powrotem do silnika przekładniowego. No więc chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak to będzie teraz polatać na lekkim elektryku, lżejszym, do którego jestem przyzwyczajony. Więc wracam z powrotem do przekładniówki, a ten oryginalny MXUS 3K Turbo zagości w jednym z kolejnych projektów. Dobrze mieć taką jednostkę na stanie, żeby ją wrzucić w jakiś kolejny pojazd. No dobrze, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem tym osobom, które miały podobny problem. Mam nadzieję, że następnym razem, jak zobaczycie 03 Info, to nie będziecie panikować, tylko już będziecie mniej więcej wiedzieć, co się mogło stać, dlaczego rower nie chce dodawać gazu, nie przyspiesza. Nie każdy powinien się za to brać własnoręcznie, żeby to naprawiać. No ja widzicie, no mam tutaj jakiś taki prowizoryczny warsztat, mam trochę narzędzi, więc byłem w stanie sobie poradzić sam. Natomiast mam świadomość tego, że no nie każdy byłby w stanie zrobić taką naprawę, ale tak jak mówiłem wcześniej, na dole w opisie znajdziecie osoby, które zajmują się tym profesjonalnie. Wyślecie im silnik, one Wam go naprawią. Ta lista pewnie będzie uzupełniana. Jak wykonujecie taką usługę, to napiszcie w komentarzu jakieś namiary, a ja Was dopiszę do tej listy. No dobra, moi drodzy, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.